Cześć wszystkim! Znowu PON7, przeciąg Faktorią. Leniwy skurczybyk. Dobra. Nasz leniwy skurczybyk dorobił tutaj drugą linię. Wykończył ją. Jak widzicie, jak na razie nasz pobór miedzi jest ok. Chociaż nic nie badamy. A moglibyśmy, nie wiem, tarcza energetyczna. To jeden również z dodatków. Który dodatek nam się przyda. Dobra, zbadajmy to. I tak, polepszyłem troszkę tutaj sytuację z żelazem, ponieważ te koparki nigdy nie pracowały, ponieważ miały już pełen pas cały czas, więc zupgradeowałem im pas do czerwonego, rozdałem tutaj czerwone rozdzielacze. Teraz te trzy pasy są już dużo bardziej skoncentrowane, więc troszkę to może poprawiło sytuację z żelazem, ale nie do końca. Najwidoczniej, jak widać, trzy pasy pełne żelaza nie są wystarczające, żeby zasilić to wszystko. Okej, dobra, to jest mały problem. Ale dobra, na razie zajmijmy się tym, co miałem się zająć. Mianowicie naszymi rzeczami. Dobra, to się zbadało. Tarcza energetyczna, wzór 2. I tak tego nie będziemy mogli używać. Materiały wybuchowe, dobra, czemu nie? Dobra, moje robociki, dawajcie mi rzeczy. Tak, muszę aż tutaj zejść. Tutaj mamy produkcję rzeczy. Ile naprodukowaliśmy się? 46 robotów logistycznych. No cóż, przydadzą się. Chyba je wszystkie włożę. I tak, pierwsze co chcemy sobie zbudować to jest podręczny roboport. Do tego potrzebujemy baterii. Które tak przy okazji przydałoby się magazynować. Gdzieś. Dobra, czy mam filtrujący podajnik? Nie, nie mam w ogóle filtrujących podajników. Dobra, to może zajmijmy się tym również. Aż można je bardzo szybko i łatwo zrobić. Z tego co już mamy. Starczy, że tutaj sobie dostawimy kolejną fabrykę. I tak. Podajnik filtrujący. Szybki podajnik i układ elektroniczny. Tak, sobie zaciągniesz stąd oraz szybko produkujesz, dosyć szybko, więc to prawda, że dostaniesz szybki. Może wyrzucimy je tutaj. Powiedzmy, że również do dwóch staków sobie ograniczymy. I dobra. Dzięki temu możemy sobie zrobić mały magazyn baterii. Jeżeli będę potrzebował takowego. Weźmy sobie podajnik filtrujący tutaj. I każemy mu zbierać tylko baterie. Więc my ograniczymy sobie do dwóch staków. Dobra, to sobie mogę sobie powyrzucać. I tak, dobra. Zbiorę ten magazyn. I po kolei. Dobra, najpierw mobilny roboport. Logistyka, produkty, walka, tak, w walce to się znajduje, nie wiem czemu. Dobra, podręczny roboport, potrzebujemy stali, żelaza, układów, których nie mam, co zaraz naprawię.
Czekaj, czy mam mobilny roboport? Wzór drugi jeszcze nie. Ale dobra, na razie ten nam wystarczy. To i to. I odrobiny cierpliwości. Ok. Teraz możemy sobie to wstawić do naszego pancerza modułowego. I voilà. Możemy już teraz budować różne rzeczy. Czyli moglibyśmy, gdybyśmy mieli zasilanie. Ponieważ roboty muszą się co jakiś czas ładować, a roboport również potrzebuje zasilania. Więc dobra, do tego będziemy potrzebowali przenośne ogniwa słoneczne. Stalowa płytka, znowu układy. I ogniwa, których zapas mam tutaj. Ojejku, nie tak dużo. Tak, to skonstruuję sobie chyba ich parę, ponieważ będziemy potrzebowali sporo mocy, one bardzo mało generują. Dobra, a poza tym chcemy sobie mieć mobilny akumulator do magazynowania tej mocy, ponieważ ogniwa słoneczne pracują tylko w dzień, jak łatwo się domyślać. Dobra, potrzebuję więcej stali do tego. I tutaj też również. Dobra, idziemy na te dwa. Zobaczę, ile miejsca one zajmują. Bardzo mało. Więc sobie troszkę ich nastukamy. A będziemy musieli nastukać, ponieważ i tak one bardzo wolno produkują energię. Dobra, nastukamy sobie również parę baterii. Dobra, dwie myślę, że może wystarczą na jakiś czas do naszych małych potrzeb, natomiast tego będziemy potrzebowali dużo więcej. Dobra. Na razie jest noc, więc się nie ładuje nic. Zostawiłem ograniczenie tak. Ale nawet jak zacznie się dzień, to nie będzie zbyt szybko pracować. Dobra. A więcej? Może jeszcze więcej dobuduję. Chociaż potrzebuję jeszcze troszkę... Dobra, zbudujmy w takim razie jeszcze 3. Okej. Dobra, to starczy na razie. Pozwól rzeczom się innym zrobić. Dobra, to jeszcze 3. To na razie będzie musiało nam wystarczyć. Dobra. Poza tym chcemy sobie zbudować jeszcze noktowizor. Ponieważ noktowizor jest fajny. Okej, znowu układów mi brakuje. Noktowizor pozwala widzieć w ciemności. Znaczy w nocy. Także tylko w nocy jest ciemność. Na razie póki co go jednak nie zobaczycie, jak działa, ponieważ nie mamy jeszcze energii. Dobra. Noktowizor tutaj. No i dobra. Na razie roboport zabiera całe zasilanie. A nie, dobra. Noktowizor też już się naładował, więc w następnej nocy zobaczycie, jak działa noktowizor. I dobra, potrzebujemy tak. Nasz podręczny roboport mieści 10 robotów, więc możemy sobie dziabnąć 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Ile mamy robotów konstrukcyjnych, to resztę wrzucę do roboportu. Dobra. Tyle. Co na razie możemy zrobić? A, jeszcze tarczę energetyczną chcielibyśmy sobie zrobić.
Dobra, no to szybko. Tarcza energetyczna. Kładę i stał. Jednostki wytrzymałości 100. Tarcza energetyczna pochłania obrażenia, jakie otrzymujemy. Dzięki czemu nie musi... Nie, jeżeli otrzymamy obrażenie, nie będziemy musieli czekać, aż się wyleczymy. Tylko od razu... Tak, nie mamy na razie na to miejsca. Czy mamy? Tylko musimy się zabawić w małego Tetrisa, co? Dobra. No i całkiem szybko się nawet ładuje. Przy takiej marnej produkcji energii. Ale dobra. Może się przydać. Na razie tyle możemy się pobawić. Na razie tyle nam powinno wystarczyć. Żeby sobie mieć więcej miejsca tutaj, musimy zbudować lepszy pancerz. A mianowicie pancerz wspomagany. Niestety to wymaga układów procesorowych. Więc coś, czego jeszcze póki co nie planuję robić. Ale dobra, spokojnie. Wszystko w swoim czasie. Dobra, dwie rzeczy teraz. Więcej roboportów. Oraz coś jeszcze innego. Oraz produkcja energii. Aż tak, zdecydowanie jesteśmy poniżej naszej produkcji. Właśnie, czy nam chyba produkcja spadła? Nie, wszystko działa w pełni. A nie, okej, dobra, mamy jeszcze troszkę zapasu. Jednak. No to nie będzie zbyt długo. Dobra, zwiększmy tutaj trochę limit. I tak. Pobudujemy sobie elektrownię słoneczną. Myślę, że tutaj powinno nam wystarczyć miejsca. Więc tak. Weźmiemy sobie skądś elektryczność. To żelazo nawet w sumie nie wiem, czy opłaca nam się kopać. Chcielibyśmy daleko ciągnąć pasy do naszej wytapialni. Okej, dobra. I tak. Mamy już gotowy schemat. Znajduje się on tutaj. Więc chyba go sobie wezmę. Tak, wsadzę go sobie tutaj do książki. I tak. Tak będzie wyglądać nasza pojedyncza jednostka produkcji energii. Nie, chwila. To jest stary schemat. Czy mam nowy? Wygląda na to, że nie mam. Dobra, pancerz wspomagany. A wiecie co? Czytam szybko moją starą grę i wyeksportuję ten schemat. Dobra. Gdzie on jest? Tutaj jest. Dobra. Tutaj. Chwila, to jest to nie. To do książki schematów, tak. To jest nowy schemat, dobra. I szybko wracamy do właściwej gry. Dobra. Ten schemat mogę wyrzucić, bo jest nieaktualny. W ogóle go mogę wyrzucić. Dobra, i tak będzie wyglądać nasza produkcja... pojedyncza jednostka produkcji energii. Składa ona się z trzech rzeczy. Po pierwsze z panelów słonecznych, po drugie z akumulatorów, to takie bardziej szare rzeczy, oraz z jednostek... Nie wiem, jak to się nazywało. A przy okazji możecie zobaczyć, jak działa noktowizor. Teraz jest wszystko dużo jaśniejsze, ale jest w kolorach szarości poza światłem. Tak sobie postawimy tutaj lampę.
wszystko staje się kolorowe. Znaczy, tak, kolorowe. A poza tym wszystko jest czarno-białe. O, skończyło nam się zasilanie. Dobra. Chyba po prostu jeszcze RoboPort zżera nam zasilanie i to jest problem. Ale dobra, skonstruujmy naszą jednostkę. W sumie sobie postawimy tutaj. I tak, ciach. Nie mam przy sobie żadnych rzeczy. Ciekawe, mam przynajmniej parę akumulatorów. Czego moje robociki nie rozkoczyły? A, okej, dobra. Przez przypadek wyrzuciłem wszystkie. Dobra, to zaraz się tym zajmiemy. Tylko tak. Działko laserowe tutaj. Tak, tak, wiem. Zaraz się tym zajmę. Działko laserowe tutaj. Troszkę obrony. Ty przechodzisz na emeryturę. No i dobra. Wracamy z powrotem do bazy. Przez przypadek wrzuciłem wszystkie moje roboty konstrukcyjne do... do sieci logistycznej, przez co nie zaczęły produkować, znaczy budować nic. A więc chyba wezmę sobie te, które się naprodukowały. No i te. Będę miał trochę zapas. Dobra. Podstacje są tutaj. Może wiecie co, wezmę trochę tak na sucho. I pokażę wam, jak moje własne roboty będą konstruować. Dobra, ale już możemy powoli ciągnąć roboporty w tamtą stronę. Powiedzmy, że stąd będziemy ciągnąć. Zasilanie. No i dobra. Tak, dobra. Mam przy sobie materiały do konstrukcji i widzicie teraz moje roboty konstrukcyjne, które mam przy sobie. Będą wychodziły właśnie z mojego mobilnego roboportu i konstruowały różne rzeczy. To jest bardzo, bardzo przydatne przy konstruowaniu posterunków granicznych, ponieważ roboty mogą skonstruować cały posterunek graniczny, powiedzmy, za jednym zamachem. I my nie musimy się z tym bawić, to jest dużo szybsze w działaniu. A tak, jak się bawimy w posterunki graniczne, to zazwyczaj nam się śpieszy, bo zazwyczaj jest dużo obcych wokół nas. Więc to się bardzo przyda. Dobra, połączmy te sieci ze sobą. Zmy w ten sposób. No i dobra. I teraz już robociki... O, lecą. Dobra, już teraz robociki z mojej głównej sieci logistycznej już będą dokończą budowanie tej jednostki. Dobra, jak widzicie, składa się ona, tak jak mówiłem, z ogniw słonecznych, z akumulatorów. Akumulatory są nam potrzebne, ponieważ ogniwa słoneczne, jak się możecie domyśleć, produkują energię tylko w dzień. Ojejku, to jest nieprzyjemny głos. Więc w dzień potrzebujemy ogniw słonecznych, natomiast będziemy produkować na tyle energii, żeby ją magazynować do akumulatorów i w ten sposób powinno nam starczyć na noc. Są właśnie specjalne już przygotowane konstrukcje, to jest jedna z nich, którą z internetu generalnie pobrałem. Generalnie chodzi o to, że ktoś przeliczył, ile ogniwa słoneczne produkują energii, a ile akumulatory jej magazynują. I generalnie ten schemat jest idealny, mianowicie ogniwa słoneczne wyprodukują tyle energii, żeby zasilić wszystkie te akumulatory na cały dzień pracy i na całą noc. Więc tam bardzo przydatne i to powinno nam
zaradzić wszelkim problemom energetycznym, jakie możemy mieć. Tak, póki co nasza produkcja będzie mocno skakać, ponieważ będzie zasilać pojemność akumulatorów. A nie mam jeszcze wszystkich ogniw słonecznych. Więc tak, na razie przy konstrukcji tak będzie troszkę większa produkcja, ale to nie będzie problem. Już się akumulatory naładują. Gra będzie inteligentnie preferować energię słoneczną od wszelkich innych rodzajów energii. Więc jeżeli będziemy mieli nadprodukcję energii, najpierw będzie wykorzystywana energia słoneczna, a dopiero potem wszelka inna energia. Przez co możemy zauważyć, że niedługo nasze fabryki mogą, znaczy silniki parowe mogą tak zmniejszyć swoją produkcję. Ponieważ wystarczy to, co będziemy mieli z ogniw słonecznych. Ale to na razie nam jeszcze nie grozi. Nasza obecna produkcja z ogniw słonecznych to będzie około 5 MW do... Tak około sądzę. Cała fabryka zużywa nam około 20. Więc minie jeszcze troszkę czasu, zanim w pełni będziemy mogli opierać na energii słonecznej. Okej, wiecie co? Myślę, że pobuduję sobie również drugą jednostkę. Tutaj mogę nie mieć jeszcze składników na zbudowanie jej, ale będzie ona się tutaj powoli powstawać. Zbuduję również tutaj parę działek. Psy nie powinni się tutaj zapuszczać, ale lepiej dmuchać na zimne. Dobra. Koni zbudują te podstacje elektryczne, to będziemy mieli tutaj prąd. Okej, a właśnie. Wyjaśniłem jeszcze podstacje elektrycznych, ponieważ generalnie konstrukcje na fabryki słoneczne korzystają z podstacji elektrycznych, ponieważ oni ma one... Ojejku, co jest zniszczone? Tam? Nie, dobrze, LC, dobra. Ponieważ one mają duży zasięg oddziaływania i pozwalają takie ładne bloki konstruować. Więc dobra. Kurde, sporo mi poniszczą tam zanim tam przybędę. Że jakaś kolejna kolonia się tam zrobiła? Nie wiem skąd mnie atakują. Pewnie zza lasu. Będziemy musieli sobie również tam wycieczkę zrobić w takim razie. Okej, Von. Przybyli z tamtej strony. Okej, dobra. Fajną jeszcze rzeczą również jest to, że roboty konstrukcyjne naprawiają wszelkie szkody oraz zniszczenia. Zobaczyły, że tutaj były zniszczone rzeczy i wzięły, ponaprawiały. Dobra. W takim razie postawmy tutaj. Wieżyczki obronne. Dobra. Dobra. Skąd oni przyszli? Z tutaj aż przychodzą? Może stąd? Nie, stąd to by zaatakowali tutaj. Nie mam pojęcia. Dobra. W każdym razie jak teraz przyjdę, to już niewiele zrobię, więc nie uważam, że to będzie problem. Przy okazji możemy sobie postawić, również tutaj przeciągnąć sieć roboportów. Znaczy jak przyjdą tutaj następnym razem i coś poniszczą, to automatycznie nasze roboty tutaj przylecą i zaczną naprawiać szkody. Dobra. Tutaj
Więc tak, widzicie, sieć logistyczna ma sporo zastosowań i generalnie jest bardzo przydatna. Nie tylko w transportowaniu towarów do nas, ale również w zarządzaniu bazą, budowaniu rzeczy, również dzięki naprawom ułatwia obronę przed obcymi. Dobra, dobra, weźmy dalsze badania jakieś. Broń rakietowa, tak, to będzie nam potrzebne. Więc tak, roboty są fajne. Bardzo fajne. Dobra, czy mam jakieś... Tak, mam na działko laserowe, ale nie wiem czemu nie dostaję kolejnych działek laserowych. Pewnie produkcja się zatrzymała, ponieważ wszystkie baterie idą do ogniw słonecznych, co? Okej, dobra, gdzie teraz zaatakowaliście? Tutaj znowu? Okej. Mam sporo radarów, więc jeżeli tutaj pojawiło się jakieś nowe siedlisko, to myślę, że prędzej czy później powiadomią mnie o tym. Tak, na razie myślę, że to siedlisko jest nam solo wokół. Dobra, odblokowaliśmy broń rakietową. Okej, do silosa rakietowego będziemy potrzebowali jeszcze tych wszystkich rzeczy, więc równie dobrze możemy je zacząć badać. Tak, silos rakietowy, jeżeli nie wspomniałem, to już to jest nasz warunek końca gry. Właśnie, znaczy przejścia gry. Nie musimy wtedy kończyć gry, ale generalnie przechodzimy grę, jeżeli wystrzeli, kiedy wystrzelimy pierwszą rakietę. I powoli możemy się już zacząć do tego przygotowywać, chociaż sporo rzeczy nam jeszcze brakuje. Okej, dobra. To zasilanie mi się nie podoba. Dobra, wszystko działa. Dobra, więc musimy zacząć produkować produkcyjne pakiety naukowe. Do tego potrzebujemy silników elektrycznych, automatów montażowych i elektrycznych pieców. Silnikami elektrycznymi nie będzie większego problemu, już troszkę produkujemy na małą skalę, ale będziemy musieli to zmasować. Tak, będziemy potrzebowali silników, które nie są aż takie skomplikowane w produkcji. Dobra. I dalej z tym jedziesz. Oraz smar, który również już produkujemy, więc nie będzie z tym problemu. Dobra, elektryczne piece będzie troszkę problemu, ponieważ musimy sobie przyciągnąć gdzieś tutaj kamień. A z robotami, automatami montażowymi również nie będzie problemu, poza tym, że masy surowców to będzie zżerać. No okej. Gdzie to sobie zaplanować? Myślę, że tutaj sobie znowu uwalniamy produkcję właściwych pakietów, a gdzieś tutaj rozplanujemy po kolei produkcję tych rzeczy. I przy okazji będę również mógł przenieść, powiedzmy, laboratoria gdzieś tutaj, żeby miały bliżej do tych nowych pakietów, które będziemy produkować. Okej, dobra. Przy okazji, te pakiety produkcyjne produkują się w ilości 2, więc jeżeli chcemy zachować naszą ilość, czyli 1 na sekundę w produkcji pakietów, to musimy sobie wybudować 7 fabryk. Ok, to możemy powoli zacząć to robić. Zmy gdzieś tutaj, żeby było miejsce na wszystko. 5, 6, 7. I tak, potrzebujemy pieców, elektrycznych silników i automatów. Jak dużo potrzebujemy tych rzeczy? Więc tak, musimy produkować 7 na sekundę wszystkiego. To się produkuje 10 sekund. Więc chwila, jeszcze raz. Potrzebujemy 7, nie, potrzebujemy 7 na 7 z tego, czyli 1 na sekundę. Nie, chwila, potrzebujemy 7 na 14 sekund, o tak. Mamy 7 fabryk, każda produkuje przez 4, więc potrzebujemy pół na sekundę.
Więc tych wystarczy nam 5 fabryk. Automatów montażowych. Pewnie wystarczy nam chyba jedna, bo to się szybko chyba produkuje. Tak, wystarczy nam jedna. Oraz elektryczne piece. Wystarczy nam 3. Okej, okay, więc nie będzie aż tak dużych problemów. Przynajmniej nie powinno być. Aczkolwiek piecy to sobie chyba na pewno zrobię zapas. Nazwijmy to zastosowań cywilnych. Okej, okay, więc myślę, że piece sobie tutaj gdzieś zrobię. Ponieważ kamień sobie pociągnę tak z góry brzydko. Nieskładnie. Teraz zwiększona ładowność podajników 3. Nie. Dobra, może jedźmy dalej z tymi rakietami. Ogólnie rzeczami, które są nam potrzebne do silosu rakietowego. Potrzebujemy jeszcze modułów prędkości 3 i produktywności. No dobra, ale na razie możemy zbadać szybkostrzelność wyrzutni. Więc mam jeszcze jakiś gdzieś bliżej kamień? Nie. Chociaż mogę stąd sobie jeszcze pociągnąć kamień. A stąd pociągnę sobie węgiel. Ewentualnie. Dobra, wiecie co? Pociągniemy stąd kamień. Tutaj będzie produkcja piecy oraz automatów montażowych. Aż piece jeszcze co potrzebują? Zaawansowany układ elektroniczny. Ok. Czy co możemy nawet zrobić tak? I tutaj będziemy mieli jeden automat montażowy, który będzie budował automaty montażowe. I on wystarczy na całą tą linię. Tutaj sobie będziemy budować piece, a tutaj będziemy sobie budować elektryczne silniki. Ponieważ to będzie całkiem spora fabryka, ponieważ będziemy musieli również budować po 5 fabryk zwykłych silników. Ponieważ każda fabryka silnika elektrycznego wymaga również jeden zwykły silnik. Dobra, ale to w następnym odcinku. Coś jeszcze mielibyśmy do roboty? Nie, myślę, że jak zbudujemy sobie już te produkcyjne pakiety, wznowimy produkcję, znaczy zaczniemy produkować własne rafinerie, więc ogarniemy troszkę nasz biznes z rafineriami, ponieważ produkujemy za mało gazolu. Nie, mamy zapas gazolu, ok. Wow, mamy zapas wszystkiego. To jest ciekawe, ale dobra. No na pewno będziemy chcieli jeszcze ogarnąć to, żeby produkować więcej na przyszłość. Jak włączymy produkcję pieców elektrycznych, to spadnie nam produkcja czerwonych pakietów, więc będziemy musieli zwiększyć produkcję plastiku. Tak, poza tym, tak, siarka pewnie by nam się jeszcze przydała więcej, co? Chociaż nie, nawet mamy całkiem spory zapas. A następnym naszym celem będą naukowe pakiety, zaawansowane pakiety naukowe, do czego będziemy potrzebowali układów procesorowych i modułów prędkości. Więc troszkę jeszcze zabawy nas z tym czeka. Ok, a póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!